Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych na uroczystości patriotycznej zorganizowanej 78. rocznicę zbrodni katyńskiej. Za chwilę upadnie komenda do wystąpienia pocztu flagowego, który wciągnie na maszt flagę państwową i zostanie odegrany hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, naszą dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy wierszem Zbigniewa Herberta zatytułowanym Guziki, który zaprezentuje poeta Jarosław Adam Kluzek, działający w klubie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Guziki, tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć i świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię jedyny pomnik na ich grobie. Spraw, o Boże, aby stali się oni uczestnikami wiecznego zbawienia. Bądź łaska dla tych, którzy polegli, służąc wiernie Ojczyźnie, które żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Serdecznie dziękujemy. Proszę o zabranie głosu starostę Tomaszowskiego, pana Mirosława Kuklińskiego. Szanowni Państwo, droga młodzieży, drodzy goście zebrani na dzisiejszej uroczystości. Co stało się w Katyniu? Myślę, że każdy tutaj z nas zebranych doskonale o tym wie. 17 września 1939 roku Polska została napadnięta w sposób zdradziecki przez Armię Czerwoną ze wschodu. Jeńcy wojenni niespełna kilka miesięcy później, pół roku, na wiosnę roku 40 zostają brutalnie wymordowani w Katyniu. Ja nie odczytuję przemówienia z racji na gwałtownie zmieniającą się pogodę, bo jeszcze ważne elementy przed nami. Chciałbym, abyśmy jednak tą uroczystość do końca odbyli. Dlatego proszę mi wybaczyć, że to będzie dość skrótowo i być może nie po kolei. Ale to pokazuje, że wolność polska, która została odzyskana, tak naprawdę została odzyskana za wielką daninę krwi. W 1940 roku na ziemi, na nieludzkiej ziemi tak naprawdę rozpoczął się Holokaust Polskiego, bardzo podobny do tego, który miał miejsce w obozach zagłady w Oświęcimiu, Auschwitz czy Birkenau. To była zagłada narodu polskiego. Ja chciałbym, abyśmy wszyscy pamiętali, a szczególnie młode pokolenie, i do młodego pokolenia zwrócić się z apelem. Pamiętajcie, tak jak powiedział Jan Paweł II, wolność
nie jest nam dana, wolność jest nam zadana. Trzeba ją pielęgnować, trzeba o nią dbać, trzeba o nią się starać, bo za wielką cenę ona jest nam zadana. Bo przed nami też trudne, nie wiadomo jakie czasy. Oby nigdy nie powtórzył się los, który spotkał Polaków tam na nieludzkiej ziemi. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę pana porucznika Pawła Budnika o odczytanie apelu poległych, a dowódcę kompanii honorowej, pana porucznika Przemysława Diakowskiego, o wydanie komend do oddania salwy honorowej. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, członkowie rodzin katyńskich, mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu poległych na cmentarzu wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim, aby w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć polskich żołnierzy i funkcjonariuszy zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Pochylając głowę w zadumie i skupieniu, złóżmy hołd i oddajmy cześć wszystkim rodakom, którzy oddali życie za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości ojczyzny. Do was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Stańcie w apelu! Wzywam polskich więźniów w sowieckich katowni na wileńskich Łuszczykach i w lwowskich Brygirach i Zamarsynowie, na Moskiewce i Łubiance. Stańcie w apelu! Pamiętajcie o wszystkich rodakach, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli największą ofiarę. Swoje życie. Pamięć o zbrodni katyńskiej to sprawa honoru Wojska Polskiego i całego społeczeństwa polskiego. Nie zapominajmy o tej krwawiącej ranie, która tak boleśnie dotknęła nasze państwo. Przypominamy światu prawdę o zbrodni, która przez dziesiątki lat była tłumiona i fałszowana, aby Katyń ocalić od zapomnienia. Chwała bohaterów! Dla uczczenia 78. rocznicy zbrodni katyńskiej. Salwa honorowa! Może rozpędzą trochę chmury. Salwo!